Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj się spotykamy w takim gronie i właśnie tu w sali Centrum Kultury 105. Jest mi niezwykle miło gościć wszystkich Państwa, którzy przyjechali z daleka, ale również tych tutaj, którzy mieszkają w Koszalinie, czy też w okolicach, moich przyjaciół, moje koleżanki, moich przyjaciół, oczywiście mężczyzn, z którymi współpracuję na co dzień. Kongres Kobiet organizujemy po raz piąty wspólnie z organizacjami. Są to działania partnerskie. W kongres angażują się coraz to nowe osoby, coraz to nowe grupy osób i to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, że same osoby zgłaszają się i mówią, że chcą coś zrobić, chcą zadziałać. Jest to światełko w tunelu, tym bardziej, że teraz, w obecnej sytuacji, jest nam o wiele ciężej. Zabiera nam się nasze prawa, narusza się naszą godność. Nie pyta się nas, czego my chcemy, co chcemy zrobić, dokąd idziemy. Dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. I takim przykładem są czarne protesty. Czarny protest w Koszalinie okazał się ogromnym sukcesem. Również ogólnopolski strajk kobiet 8 marca. Wcześniej organizowaliśmy wspólnie z organizacjami manifestacje, manify tak zwane 8 marca w Koszalinie. Było nas niewiele i powiem szczerze, w tym roku widać, że ta siła, ta solidarność ludzka, mężczyzn i kobiet jest wielka. I to napawa takim natchnieniem, że jednak chyba nie jest nic stracone, chyba jednak możemy coś zmienić. I ten kongres kobiet dzisiejszy jest pod hasłem Solidarność naszą bronią. Dość przewrotnie, choć ogólnopolski strajk kobiet 8 marca również miał takie hasło, jednakże to hasło powinno być cały czas aktualne, bo tego nam brakuje. Brakuje nam na co dzień, mówimy dużo o solidarności, chcielibyśmy, żeby ona była, ale często mówimy, że jest to niemożliwe albo że ktoś inny zadziałał. Ale przecież to my kształtujemy, my tą solidarność tworzymy, to my sobie możemy nawzajem pomóc. I niewiele trzeba. Nieraz wystarczy uśmiech, a nieraz wystarczy po prostu machnięcie ręki, że ktoś dzisiaj jest zły. Ja tak mówię może kolokwialnie o takich codziennych sprawach, ale uważam, że ta codzienność jest najważniejsza, bo ona kształtuje nam nasze życie i również daje nam siłę do tego, żebyśmy mogły coś zmienić. Cieszę się, że mamy silne kobiety w Kongresie Kobiet, silne kobiety w opozycji i to jest ważne, bo oczywiście mężczyźni, tutaj bardzo miło mi witać wielu moich kolegów, którzy również mi pomagają, bo bez nich nie mogłabym zadziałać i zrobić wielu rzeczy, ale to jednak cały czas oni wiedzą, że ja bardzo często mówię w rodzaju żeńskim, nawet jak panowie są. Mnie się to zdarza często, jak ja jestem wśród samych panów. Więc często ich przepraszam za to, ale ja się podobnie czuję też. Kiedy jestem jedyną kobietą, a mówię do mnie się w rodzaju męskim, a propos moich czynności czy funkcji, tutaj będziemy mieli właśnie wykład na ten temat, dlaczego to jest tak ważne i tu koleżanki radne, które są, czy też inne osoby, to się uśmiechają, bo faktycznie przez te czas, kiedy stowarzyszenie powstało, kiedy w Kongresie Kobiet działa, to cały czas na to zwracam uwagę. I przewrotny jest też temat wykładu.